Witam Państwa serdecznie, nazywam się Michał Pietrzyca. Zapraszam do wysłuchania krótkiej analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. Mamy 17 grudnia, 9.07. FPL20 znajduje się w rejonie 2266. Bardzo istotny poziom tutaj wsparcia to 2260-61, ale także jest tutaj istotny minimum z wczorajszego dnia na poziomie 2252 i w tym miejscu mamy dzisiejsze L3 Camarilla. Przebicie L3 Camarilla w dół to faza odnowienia słabości wstępnie do 2231, przejście 2231 w dół to 2195. Natomiast wybicie się poniżej 2252, ale nie przełamanie 2231, to zamknięcie się w wąskiej konsolidacji, a wyjście z niej górą ponad 2252 to odnowienie impulsu wzrostowego do H3 Camarilla. I w takim układzie splotu i oscylowania kursów jak najbardziej powinniśmy dostrzec, że średnie w model Gapiego, te czarne oraz żółte opadają w dół. Te wolniejsze znajdują się ponad najszybszymi, co powoduje, że EMA200 w układzie H1 zaczyna opadać. Mamy zatem ujemne dynamiki spadkowe na średnich, ale niekoniecznie musi to być potwierdzone w trakcie dzisiejszej sesji na kursie. Z tego względu, że zachowawcza konsolidacja ponad wspomnianymi wsparciami i poziomami pozwala spokojnie na odreagowanie i doprowadzenie kursu na przykład w rejon 2333, 2351 nawet w ramach jakiejś mini euforii podbicia, ale przy tych poziomach zwróciłbym uwagę ponownie na podaż. Z tego względu, że z dnia na dzień mamy skokowe przejścia poziomów Camarilla, odpowiednich pivotów na coraz to niższe półki i to potwierdza opadanie średnich Gapiego, także EMA200. W związku z powyższym podaż w wyższych interwałach dominuje, a krótki short term pozwala tutaj na podbicie, gdy linia CCI sygnalna jest ponad wartością minus 100 punktów. A zobaczmy, czy ta sytuacja na GPW koresponduje z tym, co dzieje się daleko jeszcze przed rozpoczęciem właściwej fazy sesji na Wall Street. Nowojorskie futures zatrzymały się przy 1966 punktów, czyli zniżkując wczoraj na koniec dnia poniżej 2000 punktów, poniżej 1980, tak teraz próbują podbijać. Faza spadkowa jest zatrzymana i tak samo jak przy FPL20 możliwe zawahanie pomiędzy L3 a H3 powinno być neutralne. Natomiast przez S&P 500 już przełamanie 1986 generować będzie dodatnie dynamiki w modelu Gapiego. W związku z tym szybki ruch do 2013-2017 punktów nie byłby zaskoczeniem, ale maksymalnym dopuszczalnym balansem na prawach odchylenia od tej tendencji spadkowej. Ponadto w rejonie H5 Camarilla 2022 punkty, jeżeli rzeczywiście tam byśmy mieli ponownie kurs i retest już po raz trzeci oporu 2017, tam powinna podaż zaatakować, pokazując, że minimalnie ponad 2017 punktów to jest zły pomysł na tak szybkie odbudowanie zaufania i wykształcenie tendencji wzrostowej. Zatem wąskie stop lossy ponad 2022 punkty byłyby zasadne. Ich wystopowanie powinno już odzwierciedlać tej sytuacji, którą często nazywamy formacją psa Baskervillów, czyli przekształceniem się układu sił na rynku i generalnie spojrzeniu już pod wzrosty, czyli nagle z bardzo słabego rynku robi się nam bardzo silny rynek, tak? Bardzo diametralna zmiana często powoduje silne impulsy, więc tutaj łatwa decyzja transakcyjna, jeżeli kurs znalazłby się w takich rejonach. Natomiast zachowanie 2017-13 lub ich retest lub po prostu brak wybicia ponad H3, H4 Camarilla to słabość. Aktywowana, wręcz ponowna, bardzo silna słabość poniżej 1966 punktów, tylko jeśli L3, L4 Camarilla zostaną przełamane. Ponadto przełamanie L3, L4 Camarilla musi oznaczać ponownie po ich przełamaniu brak wybicia ponad 1986-1999. Czyli to przełamanie musi być potwierdzone już zatrzymaniem ewentualnego powrotu w rejonie 1966-1986. W tej strefie
20-punktowej. To podtrzymałoby tylko i wyłącznie sprzedaż w modelu Gapiego, podtrzymałoby MA200 na spadek i spokojnie inwestorzy mogliby prowadzić pozycje na zasadzie, krótkie pozycje na zasadzie trailing stopów. Taki cel przy zachowaniu tej tendencji spadkowej to na dzień dzisiejszy L5 Camarilla 1922 punkty. Natomiast widać, że tutaj zmienność na Wall Street nam się powiększyła po ostatnich sesjach i nie jest to wartość oczekiwana, że musi to wystąpić tak w dniu dzisiejszym 1922-2022, ale podkręconą zmienność trzeba wpisać w swój scenariusz, w swoją strategię. Zerknijmy teraz pod tym samym kątem na Dow Jonesa, również w układzie H1. I tutaj mamy na Dow Jonesie ważną barierę 17022 punkty. Scenariusz jest ten sam. H5 to 17476, natomiast ważny, także istotny opór w układzie liniowym to 17346 punktów. Model gapiego podtrzymuje sprzedaż, zatem lekka korekta spokojnie może być nawet 5-7-falowa, nieregularna, ale jeżeli nie doprowadzi do połamania wskazanych oporów, będzie dobrą pożywką ponownie dla odnowienia podaży i niekoniecznie jest to takie view na dzień dzisiejszy. Na sam koniec zerknijmy, jak przedstawia się sytuacja, tendencja na DAX-ie, który wczoraj ewidentnie podbił, tak, w ciągu dnia. Okazał tutaj się już silniejszy od FPL20, od Wall Street. Przyczyniły się jakby także stany makroekonomiczne, które wystąpiły, które odczytano. I tutaj DAX performuje według price action w górę. Jeżeli jednak kurs DAX-a, dokładnie futures, tak, na frankfurcki indeks, przełamałby okoliczne wsparcie 9428 punktów, to wówczas test 9325 L3 Camarilla byłby naturalnym takim prawem, takim rzutem korekty typu A, B, C. Przełamanie natomiast wsparcie 9254 L4 Camarilla 9226 to odnowienie słabości na DAX-ie, ruch w stronę 9055 punktów, a to z kolei zwiększyłoby dynamiki ujemne, w zasadzie eskalację zniżki MA200 w układzie H1 i moglibyśmy ponownie pesymistycznie zerkać na układ sił na frankfurckiej średniej giełdowej. A na ten moment budowana jest konsolidacja, coś na wzór, na początek korekcyjnego ABC z opcją podbicia do 9794. Dziękuję za uwagę, mówił Państwu Michał Pietrzyca.